Cześć. To kolejny tydzień z serii Teraz czytam. To jest w ogóle tydzień, chciałam Cię poinformować, w którym doganiamy serią Teraz czytam odcinki regularne krótkiej przerwy. Wstyd. Będziemy musiały to wszystko nadrobić, ale najpierw przejdźmy tutaj do biznesów. Jest piątek, więc jak zwykle opowiadamy Wam, co teraz czytamy. I ja dzisiaj wyjątkowo nie mam ze sobą tej książki. A ja wyjątkowo mam. Zamieniłyśmy się rolami. Tak się składa, że ostatnie dni upłynęły nam pod... Pod czym nam upłynęły? Pod znakiem książek. Trochę bardziej jeszcze... Niespodzianka! Trochę bardziej niż zazwyczaj, bo przygotowywałyśmy nowy numer magazynu książki, który ukaże się 20 czerwca, będzie w kioskach. Nie możemy jeszcze nic na razie zdradzić na jego temat, poza tym, że... Będą tam nasze teksty, w tym jeden napisany wspólnie. I teraz ja opowiadam o książce, którą skończyłam czytać wczoraj wieczorem. I czy ja opowiadam pierwsza w związku z tym? No wspaniale. Daję Ci głos. Młodzieżówka. Młodzieżówka miła, lekka i przyjemna, 380 stron, które jesteście w stanie przeczytać w 4 godziny, nawet zaglądając na Facebooka, nie żartuję. To krótki opis książki Indeks Szczęścia Juniper Lemon. To jest taka książka, która dopiero co w kwietniu ukazała się w Stanach, a już w lipcu wychodzi w Polsce. Skierowana jest do młodzieży, myślę, bardziej gimnazjalnej niż licealnej, ale i dorosłym może się spodobać. Główna bohaterka, no i znowu, to jest książka dla młodzieży, ona musi się zacząć tragicznie. Ktoś musi być sierotą, albo rodzice muszą być po rozwodzie, albo... Nie mówię tego złośliwie, taki jest po prostu teraz przyjęty schemat. Główna bohaterka w tragicznym wypadku samochodowym traci swoją ukochaną siostrę. I to, co zostaje po tej Kamili, która ginie, to taki ich zwyczaj. Wypisują sobie codziennie, każdego dnia takie papierowe fiszki, a na nich zapisywały wcześniej razem, teraz już tylko Juniper, najlepsze rzeczy, które ich spotkały, takie plusy danego dnia i na skali od 1 do 10, czy od 0 do 10 oceniają każdy swój dzień. No i jak możecie się domyśleć, po śmierci siostry to raczej są 0, jak jakiś dzień przekracza 3, to już wielki sukces i całkiem dobry dzień. Ale to nie jest głęboka analiza żałoby, to nie jest książka o tym, jak tylko o tym, jak sobie radzić po stracie kogoś bliskiego. To jest książka, która sprawia, że sobie myślisz, u mnie nie jest tak źle. Trochę też, ale też właśnie taka książka, właśnie typowa dla nastolatków, o miłości pierwszej, o przyjaźni, o budowaniu relacji. No i jest tutaj taki twist, wątek cały, nazwałabym go detektywistycznym. Mianowicie to się dzieje od razu na pierwszych stronach książki. Główna bohaterka znajduje w torebce siostry, torebce, którą dzieliły, jej list miłosny. Jej list miłosny do chłopaka, o którego istnieniu nie miała pojęcia. No i przez całą książkę próbuję ustalić, kim jest ten ty, bo tak jest podpisane, nie taj, to nie imię, ty, jest ja i ty, tak, najprościej na świecie. Kim on jest, kiedy Kamila się z nim spotykała, skąd się w ogóle znają. To jest bardzo fajny, taki pełen wrażliwości tekst, który chcę po prostu temu chłopcu dostarczyć. I przypuszczam, że część czytelników zafiksuje się na tej historii. Mi się dużo bardziej podobały te wątki obyczajowe o przyjaźniach. I chociaż bohaterowie są przewidywalni tak, jak tylko mogą być. Wiecie, jak kończy niegrzeczny chłopiec i najlepsza przyjaciółka, to... Nie spoileruję, bo wszyscy wiedzą, jak to się kończy. Ale mimo wszystko uważam, że to książka, którą warto przeczytać. Może nawet niekoniecznie tylko nastolatkom, choć dla Was, dla tych młodszych czytelników to szczególnie wartościowa pozycja na lato. I nie musicie jej czytać w 4 godziny, chociaż naprawdę się da. Polecam. Nie, przyszedł właśnie tajfun, który zaraz przywróci naszą kamerę. Myślisz? Może tak nie będzie tak źle? Mam nadzieję, że nie. Ale skoro o tajfunie mówimy... Nie wiem, jak chciałam do tego nawiązać, ale Justyna zajmuje się młodzieżą. To jest ogólnie znana rzecz. Ja rzadko czytam reportaże i to jest kolejna znana ogólna rzecz, znana rzecz. O której możecie już wiedzieć, kiedy obserwujecie nasz kanał. Ostatnio trochę to się zmieniło. Na warszawskich targach książki kupiłam 2 reporterskie książki wydawnictwa Dowody na istnienie. Jedną recenzowałam w ubiegłym tygodniu, to była książka Kamila Bałuka Wszystkie dzieci Louisa. I wtedy mówiłam, że ona opowiada o Belgii, która nie jest krajem, którym jakoś... Jakiej Belgii? Holandii. Holandii! Że ona opowiada o Holandii, która nie jest krajem, który mnie bardzo interesuje. Nawet nie jestem w stanie zapamiętać nazwy tego kraju, jak widać. Natomiast jest inny kraj, który mnie interesuje o wiele bardziej. I to też wiecie? Hiszpania.
I właśnie te reportaże Aleksandry Lipczak, Ludzie z Placu Słońca, dotyczą właśnie tego kraju. To nie jest Hiszpania taką, którą możecie sobie w pierwszym skojarzeniu przywołać. Czyli nie tapas, nie flamenco, nie... To co? Nie, bary. Chociaż bary też występują, bo nie wiem, czy wiesz, że w Hiszpanii jest więcej barów niż w całych Stanach Zjednoczonych. Ja to rozumiem. Propsuję. Ale są tu takie historie, jak na przykład zgromadzenia lokatorów, które zawiązało się po 2008 roku, żeby chronić ludzi przed eksmisjami. Jest opowieść o człowieku, który przez 30 lat nie wychodził z domu i ukrywał się. I na przykład błogosławieństwo swojej córce przed ślubem udzielił przez dziurkę od klucza. Dlaczego się ukrywał? No właśnie. Tego możecie się dowiedzieć z tej książki. Jest też historia o największym w kraju macho, który, uwaga, uwaga, był kobietą. I wiele różnych historii, no właśnie, słowo historia jest, wydaje mi się, tutaj kluczowe, bo dowiadujemy się nie tylko o tej Hiszpanii współczesnej, którą właśnie przeorał kryzys, bezrobocie. Jest tutaj taki fragment z nagłówkami gazet hiszpańskich dotyczących kryzysu, bardzo ciekawy, to wygląda trochę jak takie haiku, bardzo depresyjne, ale jest też sporo o Hiszpanii czasu Franco, jest też trochę na przykład o tym, jak pewien pracownik firmy telekomunikacyjnej postanowił kręcić filmy. Ten pracownik firmy telekomunikacyjnej nazywał się Pedro Almodóvar. Okay. Jak to jest możliwe, że jego filmy wyglądają trochę tak, jak tutaj... Okładka tej książki. Na okładce tej książki. No i reporterka, która mieszkała w Hiszpanii bodajże przez 6 lat, rzeczywiście bardzo dobrze poznała ten kraj i dzięki niej też możemy go poznać. Lato się zbliża. Szykujemy odcinek o książkach na Dzień Ojca. Szykujemy odcinek o książkach na wakacje. Więc w tym wszystkim bardzo by nam pomogło, gdybyście nam zdradzili, jak zawsze, co piątek. Co teraz czytacie? Powiedzcie nam. I uwaga, ważna informacja. Boję się. Proszę nie regulować odbiorników. Wiemy, że wszyscy nasi ukochani widzowie już subskrybują kanał, ale czy kliknęliście znak dzwoneczka? Bo wiemy też, że YouTube robi wszystko, żebyście nie zobaczyli naszych wspaniałych filmów o równie wspaniałych książkach. Jeżeli klikniecie sobie ten dzwoneczek, który macie przy napisie subskrybuj, to z większym prawdopodobieństwem przy każdym nowym filmie, a na przykład dziś wrzuciłyśmy Justynę Kopińską, dostaniecie powiadomienie, że oto krótka przerwa dostarcza Wam wspaniałych treści. Tak. Warto to zrobić. No i co? No. Kochajcie nas, śledźcie nas na fejsie, na YouTubie. I powiedzcie, co teraz czytacie.